Cześć. Oppenheimer to bardzo dobry film, że wręcz perfekcyjnie zrealizowany. Jednak po wyjściu z kina. Czułem taką dogłębną pustkę w sobie, znaczy byłem świadomy, że obejrzałem coś naprawdę dobrego. Te trzy godziny zleciały mi nawet nie wiem kiedy, ale cały czas miałem wrażenie takie, że, wiecie, że czegoś mi tutaj zabrakło. I wydaje mi się, że tutaj nawet nie ma jednoznacznej winy twórców jednoznacznej winy Nolana. On przygotował biografię Oppenheimera. Wkraczamy tutaj w umysł tej tytułowej postaci i z jego perspektywy badamy jakby wydarzenia tamtych lat i równocześnie. Badamy jego wnętrze, jego uczucia, jego podejście, to jak on jest w stanie sobie poradzić, mając na barkach tak gigantyczną odpowiedzialność. I ten film jest nie mniej, nie mniej, nie więcej właśnie tym. I z tego zadania według mnie Nolan wywiązał się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem na początku, rzemieślniczo, wręcz perfekcyjnie. Jednak właśnie tego więcej mi tutaj. Brakowało. W ogóle jestem bardzo ciekawy, ilu z Was idąc do kina na Oppenheimera wyjdzie, będąc dość zaskoczonym i nie do końca zadowolonym z tego, czym ten film ostatecznie się okazał. Twórcy jakby nigdy ani razu, więc oni są tutaj czyści, ani razu nie reklamowali tego filmu starając się oszukać widza. To znaczy, wiedzieliśmy, że będzie to film różniący się od, od dotychczasowych dokonań Nolana. Nie będzie to akcyjniak, nie będzie to produkcja yy, z bajkami science fiction. Będzie to film bardzo mocno osadzony biograficznie. I to było jasne od samego początku. Jednak cały czas mieliśmy, ja przynajmniej miałem w głowie, że jednak jest to Nolan. I idąc na film Nolana, mamy pewnego rodzaju oczekiwania. Co do tego, jak on buduje świat, jak montuje filmy, jak prezentuje akcje, jak stosuje te wspaniałe kamery imax nie? Mamy zawsze pewien, pewien obraz filmu danego reżysera, na który idziemy. A Oppenheimer mi się wydaje bardzo mało Nolanową produkcją. Jest to film, słuchajcie, bardzo, bardzo przegadany. Może sformułowanie przegadany nie do końca trafia, bo przegadany słowo ma zabarwienie negatywne, a tu broń Boże, nic nie ma złego w tym przegadaniu. Ale jest to film bardzo mocno prowadzony dialogiem. Tutaj w dialogu jest przekazywana ekspozycja, w dialogu jest przekazywany. Świat przedstawiony w dialogu, tak naprawdę i w reakcjach Oppenheimera, obserwujemy, badamy jego wnętrze, jego uczucia. Rozmowy są prowadzone w małym pomieszczeniu, gdzie przeprowadzany jest sąd kapturowy nad Oppenheimerem, na sali sądowej, gdzie mamy swego rodzaju sąd nad postacią Roberta Downey Jr. Dialogi są prowadzone w tym miasteczku specjalnie wbudowanym pod testy broni atomowej. Wręcz wokół samego wybuchu broni atomowej mamy non-stop dialogi. Cały czas bohaterowie rozmawiają w domach, w różnych lokacjach, na zewnątrz, wewnątrz, cały czas mamy dialog. Dialog jest podawany niesamowicie szybko, niesamowicie precyzyjnie, ogrom informacji pada w tym dialogu. dialogu. Dodatkowo, Nolan, oczywiście, jak to ma w zwyczaju, łączy różne linie czasowe, więc, yy, widz, Musi bardzo mocno nadganiać, że się tak wyrażę. Wręcz może nam parować głowa od ilości informacji przekazywanych w czasie tego seansu. Będę z Wami szczery: jeśli nie lubicie tego rodzaju filmów, w którym akcja jest prezentowana tylko i wyłącznie w formie rozmów, to nie będziecie do końca usatysfakcjonowani tą produkcją. Tak jak powiedziałem, jest to. Jeden z najmniej nolanowych filmów w jego karierze, według mnie. Trzeba mieć na uwadze już na samym początku specyfikę tego filmu. Jednak, jeśli Wam to nie przeszkadza, to wydaje mi się, że ten film Was wciągnie niesamowicie. Jeśli miałbym zilustrować, jakoś tak zobrazować Wam to, jak dynamika dialogów jest tutaj prezentowana, to co by mi przychodziło do głowy, jeśli kojarzycie w filmach takie Pełne napięcia i adrenaliny sceny na sa w sali sądowej, gdy prawnicy się przekomarzają, walczą na argumenty i cały czas y, toczona jest słowna bitwa o to, czy ktoś zostanie osądzony, czy nie, czy zawinił, czy nie. Tutaj mamy nowe dowody się pojawiają, nowi świadkowie, każdy przesłuchuje każdego. I jeśli to macie teraz przed oczami, to to jest właśnie. Sposób kreowania całej narracji w Oppenheimerze. To, co Nolan robi świetnie według mnie, to właśnie budowanie dynamicznej, paradoksalnie narracji, opartej o te rozmowy. Mamy tutaj tak naprawdę kilka linii czasowych. Jedna linia czasowa jest związana z tym sądem kapturowym, o, wam, o którym wam powiedziałem, gdzie Oppenheimer i. Z jego znajomi są przesłuchiwani przez jakąś komisję, to jest jedna linia czasowa. A Druga linia czasowa, ukazana w Czerni i Bieli, jest związana z postacią graną przez Roberta Downey Jr. Ja tutaj nie chcę nic spoilować, ale jest to dość istotna funkcja i dość istotna rola, która również jest związana z pewnego rodzaju twistem fabularnym pod koniec filmu. Więc mamy tą linię czasową w czerni i bieli. Mamy również linię czasową oczywiście związaną, nazwijmy to z bieżącymi wydarzeniami, czyli całą ścieżką, którą Oppenheimer pokonywał aż do tego punktu kulminacyjnego, czyli samego wybuchu bomby atomowej, czyli stworzenie ją, zebranie tej grupy naukowców, przemyślenie jak do tego doprowadzić, jak z sukcesem przygotować taką bombę i mamy również jej Oczywiście odpalenie i to jest kolejna jakby ścieżka czasowa. I Nolan, jak to ma w zwyczaju, bardzo gęsto i często tnie te ścieżki czasowe ze sobą i je przeplata. Jednak ten zabieg bardzo pomaga właśnie w budowaniu odpowiedniego dynamizmu, napięcia, adrenaliny w obrębie tych scen dialogowych. Gdyby one były podane liniowo, to miałyby o wiele mniejszą moc rażenia, że się tak wyrażę już używając słów zbliżonych do wybuchu bomby. E, o wiele słabiej by na nas oddziaływały i ta historia wydaje mi mi się, że mogłaby być wręcz nudna. Ale dzięki temu, że mamy te kilka różnych linii czasowych zaprezentowanych, to to trzyma nas w napięciu i właśnie powoduje to metaforyczne przegrzanie naszej głowy, że my cały czas musimy być skupieni, skoncentrowani i zwracać uwagę na to, co, co, co się dzieje. Dialog jest tak szybko prezentowany, że wręcz wszystkie wydarzenia, które kluczowe wydarzenia na świecie, historyczne, które się odbywały w tamtych latach, są niemalże. W tym dialogu jednym zdaniem podawane. I jako przykład mogę wam dać coś mega oczywistego, czyli najazd y, y, Niemiec na y, Polskę. I ta informacja, bardzo ważna, jest podana w sumie przy okazji. Mamy kilka osób rozmawiających, jest informacja, słuchajcie, Niemcy najechały na Polskę, nagłówek pojawia się w gazecie i lecimy dalej, lecimy dalej z tematem. I oczywiście ja nie oczekuję w tym momencie od Nolana, że nagle zaprezentuje nam, faktycznie pokaże nam najazd Niemiec na Polskę w, w obrazie, ale y, stry, to idealnie ukazuje, jak pewne kluczowe wydarzenia historyczne są tutaj zaznaczane, i zbywane w pewien sposób. Bo cały ten film koncentruje się tylko i wyłącznie na odbiorze, na, na ukazaniu świata z punktu widzenia właśnie głównego bohatera. I w ogóle to, co jest ciekawe w kontekście prowadzenia e, akcji właśnie scenami dialogowymi, to to, że sam wybuch bomby atomowej jest wręcz sprowadzony troszkę na drugi plan. Ten moment kulminacyjny, związany z bombą, rozgrywa się gdzieś w trzech czwartych filmu i bynajmniej nie jest jej zakończeniem, nie jest zakończeniem tej podróży. Jest to Istotne bardzo wydarzenie, ale Nolan wyraźnie zaznacza, że to nie jest film konkretnie o wybuchu bomby. To, co jest wybitne w tym filmie, to gra aktorska. Absolutnie wszyscy twórcy głównych ról są fenomenalni. Cillian Murphy, czy Killian Murphy, tak się powinno go chyba bardziej wymawiać, jest cudowny. Ja wiele razy mówiłem na tym kanale, że aktorzy, dobry aktor, gra oczami, że całe spektrum emocji widać w jego oczach. I Killian Murphy, w, 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 w jego oczach widać absolutnie cały jego świat, całą tą odpowiedzialność, całą moralną walkę, która się wewnątrz jego serca odbywa. Można wręcz spijać z ekranu tą buzującą dawkę emocji, którą odczytujemy z jego twarzy. Absolutnie błyszczy i bardzo dobrze, bo najwięcej jest go na ekranie, i wręcz ciągnie ten film na swoich barkach. Robert Downey Jr. Świetna rola. W ogóle to jest niesamowite, jak ten aktor, gdy już dostał tą nalepkę Ironmana. Nie? I gdy widzimy Roberta Downey Jr., to jednoznacznie sobie kojarzymy go z pewną konkretną postacią, z pewnym konkretnym bohaterem, ale też z pewnym konkretnym stylem gry aktorskiej. Zresztą sam Robert Downey Jr. wypowiadał się w wywiadach, że miał pewne obawy, na ile on będzie w stanie zagrać inną postać. Od lat grał cały czas tego Ironmana i cały czas Grał na jeden szablon, na jedną modłę, i sam się zastanawiał, czy będzie w stanie wykrzesać sobie jakąś inną iskrę aktorską, coś poprowadzić postać w inne rejony emocjonalne. I słuchajcie, wyszło mu to cudownie. Kompletnie nie widać w tej postaci tego nieszczęsnego Ironmana. Zagrał absolutnie rewelacyjnie i ja myślę, że jest to spokojnie rola pod nominację oscarową. Kolejna postać, która błyszczy to Emily Blunt, która wciela się w żonę Oppenheimera. Również świetna rola. Nie ma jej aż tak dużo na ekranie, często jest w tle, gdzieś niemalże w nieostrości na drugim, trzecim planie, ale gdy już zaczynają być takie konkretniejsze sceny z jej udziałem, pełna petarda. Matt Damon również bardzo dobra rola. Tutaj wciela się w wojskowego generała, czy tam nie pamiętam, jaki miał tam stopień wojskowy, ale w przedstawiciela armii i również świetnie, bardzo dobrze dał radę. Więc, jakby aktorsko ten film błyszczy, i to jest bardzo ważne, bo w momencie, w którym skupiamy się tylko i wyłącznie na rozmowach i cały film jest prowadzony dialogami, to. Musi aktorsko zadziałać, musi odpowiednio wybrzmieć, i tutaj również pełna klasa. Przejdźmy sobie może do spraw audiowizualnych. Na początku troszkę o tym, jak ten film został nakręcony. I szczerze Wam powiem, że tutaj za bardzo nie ma co wychwalać. Ja bardzo dużo opinii widziałem o Oppenheimerze. Jak to ten film jest przepięknie nakręcony, jakie nie są cudowne zdjęcia i tak dalej, ale szczerze uważam, że jest to film nakręcony po prostu poprawnie. I paradoksalnie nie do końca rozumiem, dlaczego zostały tutaj wykorzystane kamery iMaxowe w ogóle. E, oczywiście rozumiem pasję Nolana do tego rodzaju formatu i w pełni szanuję to, że został nakręcony kamerami iMaxowymi. Dla mnie tym lepiej, o wiele ładniejszy obrazek, lepszy. Ale z punktu widzenia artystycznego kompletnie to nie ma sensu, według mnie. I nic by ten film nie stracił, gdyby został nakręcony zwykłymi kamerami. Co więcej, Dodatkowo wam powiem, że jest to film, który według mnie naprawdę nic nie straci w sytuacji, w której go obejrzycie nawet na ekranie telewizora. Może z wyjątkiem oprawy dźwiękowej, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Z punktu widzenia czysto wizualnego, spokojnie możecie to obejrzeć na ekranie telewizora i nic nie stracicie. Nie ma sensu iść do kina IMAXowego. Jeśli macie yy, ekrany IMAXowe daleko od waszego miasta i rozważacie yy, przejażdżkę, to nie musicie. Możecie iść do normalnego kina, będzie naprawdę spoko. Jedyne Wizualne smaczki, które się tutaj pojawiają, to oczywiście wszystko, co jest związane z samym, już dosadnie mówiąc, wybuchem bomby atomowej. No i w montażu tam są wplatane te takie efekty ogniste, cząsteczek różnych w ciągu trwania całego filmu. No i one oczywiście na dużym ekranie o wiele bardziej będą błyszczeć niż na małym telewizorze. Ale nadal, jak już Wam powiedziałem, sam wybuch bomby atomowej nie jest tu aż tak ważny wbrew pozorom. Jest to może procent tego filmu. Więc kompletnie nic nie będziecie tracić oglądając ten film na mniejszym ekranie, i w życiu bym nie przypuszczał, że powiem to o produkcji Nolana. Przechodząc do dźwięku. Tak naprawdę oprawa dźwiękowa to jest jedyny element, który w kontekście którego zachęcałbym do pójścia do kina. Cała ścieżka dźwiękowa została przygotowana, muzyczna, została przygotowana przez Ludwika Goransona, chyba tak się go wymawia. Wybaczcie, jeśli coś poplątałem, i jest cudowna. Oczywiście jak to unolana, ścieżka muzyczna ma bardzo duże znaczenie i tutaj również wyśmienicie buduje klimat. Wręcz powiedziałbym, że jest to jeden z lepszych filmów Nolana w kontekście takiego zgrabnego i wdzięcznego wmontowania tej ścieżki dźwiękowej. Ja Unolana miałem często taki problem, że on. Tą ścieżkę patetyczną i absolutnie epicką, ścieżkę dźwiękową, wrzuca do prawie każdej sceny. Ostatnio nadrabiałem sobie film Interstellar, żeby zrobić materiał z serii, co jest nie tak. I tam mamy chociażby ujęcie, gdy bohater patrzy przez okno, a w tle jakieś organy się rozlewa, roz, rozgrywają, jakaś taka muzyka, jakby nie wiadomo, co się działo. A ono ujęcie na postać, która patrzy przez okno, no nic się tutaj nie dzieje. Więc wiecie, Nolan lubi ten taki patos, podbudowywać jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej tą ścieżką dźwiękową, ale tutaj ta ścieżka dźwiękowa wydaje mi się, że jest taką gracją wpleciona. Ona faktycznie buduje atmosferę tam, gdzie powinna ją budować, świetnie się komponuje z przebiegiem akcji. Kolejna rzecz to postprodukcja dźwięku sama w sobie, czyli różne efekty dźwiękowe, jakieś takie ym, odgłosy, które mają nam symulować w pewnym sensie główny... Motyw wybuchu bomby atomowej, ale też odgłosy, które pomagają nam bardziej zrozumieć stan emocjonalny bohaterów, to ponownie buzujące napięcie. W tym Dolan też jest dobry i też to tutaj jakby istnieje, więc ym, z punktu widzenia ścieżki dźwiękowej utworów muzycznych, wydaje mi się, że bardzo dużo się straci, jeśli nie obejrzymy tego filmu z, w odpowiednich warunkach. Dlatego też wydaje mi się, że warto na ten film iść do kina. Mimo tego wszystkiego, co tutaj powiedziałem o kwestiach stricte wizualnych, tak? to jak ten film jest nakręcony, nic nie stracicie oglądając go na ekranie telewizora, ale w kontekście dźwięku, jeśli nie macie bardzo dobrej jakości kina domowego w domu, to tu już możecie troszkę stracić takiego emocjonalnego przekazu. Ostatecznie uważam, tak jak powiedziałem na początku, że Rzemieślniczo jest to świetna produkcja, jednak cały czas trzeba mieć na uwadze to, czym ten film jest. Jest dokładnie ukazaniem świata z perspektywy głównego bohatera Oppenheimera oraz ukazanie jego pewnego rodzaju troszkę pewnie podkoloryzowanej biografii. I jeśli to wam wystarczy z punktu widzenia przebiegu akcji, to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni po seansie. Jednak jeśli oczekiwaliście czegoś więcej, to no, nie jest to tego rodzaju produkcja. Jednak ja mówię, ja nie krytykuję tego, bo wyraźnie Nolan chciał stworzyć tego rodzaju film. Widać, że jest to wszystko przemyślane, zrobione dokładnie w pewnej wizji. I w kontekście właśnie tej wizji jest to naprawdę poprawnie, wręcz bardzo dobrze zrealizowany, zrealizowany film. Jednak ta wizja, wydaje mi się, że nie każdemu może przypaść do gustu po prostu. Tak czy owak, wydaje mi się, że warto Oppenheimera zobaczyć. Ale miejcie na uwadze, że jeśli nie traficie, nie zdążycie do kina z jakichś powodów, to nie, nie stracicie aż tak dużo, jeśli obejrzycie ten film troszkę później. Chociaż trochę, wydaje mi się, że szkoda, że tego rodzaju teksty z moich ust padają w kontekście filmu Nolana. Ja szczerze mówiąc myślałem, że ta recenzja, jak wrócę tutaj do studia, to będę się rozpływał w zachwytach, jak przepięknie ten film wygląda, jak musicie już iść do kina, koniecznie IMAX, bo w końcu to jest Nolan, on zachwyci nas wizualnie, tutaj się będzie działo, a nie do końca ten film ma taki wydźwięk i trochę szkoda, chyba tego mi tutaj brakuje mimo wszystko, że poszedłem na film Nolana, a otrzymałem nie do końca Nolanową produkcję, ale może to kwestia moich oczekiwań po prostu. Tak czy owak, naprawdę solidne, solidne dzieło. Trzymajcie się, życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia. Pewnie w recenzji Barbie, bo kolejny film, który mam na, na swojej liście do obejrzenia, to właśnie Barbie. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Trzymajcie się.